Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, przychodzę z takim tematem pogadankowym do rozpracowania wspólnie. Proszę Was o komentarze, może dojdziemy do jakiegoś konsensusu, do jakichś ciekawych wniosków, bo moim zdaniem zaczyna się coś bardzo, bardzo ciekawego dziać w perfumach. Mianowicie wydaje mi się, że perfumy mainstreamowe, czyli takie, które no, po prostu są dostępne gdzieś tam w tych wszystkich sieciowych perfumeriach, chcą iść drogą perfum katalogowych. W jaki sposób? Chcą robić perfumy, w mojej opinii, na jeden flakon. Czyli kupujemy jeden flakon i do następnego już nie tęsknimy, nie potrzebujemy ich. Przyznaję, że właśnie śledzę te nowości od dłuższego czasu i mam takie wrażenie, że owszem, są to piękne kompozycje. Skład perfum naprawdę znakomity, ale ja nie spotkałam się zbyt często, jeśli prawdą jest, że jest 1000 premier rocznie, jak mówi Olivier Cresp, a to jest wybitny perfumiarz i myślę, że wie, co mówi. Tak, na te 1000 premier rocznie za mało jest perfum przełomowych. No weźmy takiego Diora, czy któraś z kreacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest kreacją na miarę Dune czy Fahrenheita? No jeśli tak, to ile ich jest, mam pytanie. Moim zdaniem tego typu podejście do perfumiarstwa cechuje całą tą branżę. Może nie przypadkiem Dior i Guerlain, o którym chcę Wam teraz opowiedzieć, są w rękach teraz jednego właściciela, bo i tenże właściciel mówi, że nie opłaca się robić perfumy historyczne, czyli te wszystkie Chandarome, Naemo, czy jakiekolwiek inne, że po prostu tu firma, po prostu jej się to nie opłaci. Pytanie, co to znaczy, że się nie opłaci, czy dokłada, czy powiedzmy zamiast, nie wiem, 300% zarabia ledwie 100% na przykład. Nie wiem, jak to wygląda, nie dowiemy się tego tak łatwo, a może i wcale nawet. W każdym razie taki głos już jest spuszczony do otoczenia i to znalazłam na stronie, na francuskich stronach gdzieś tam w szeroko pojętej perfumosferze. Tam gdzieś taki artykuł krąży i marka twierdzi, że nie zrezygnuje z tego mimo wszystko, z produkcji tychże klasyków, chociaż się nie opłaca. No kto zna markę Guerlain albo zajrzy na jakąś encyklopedię internetową, to wie, że tych zapachów było tam znacznie więcej. W tej chwili tych historycznych perfum jest może 10, kilkanaście. To nie jest aż tak dużo. No ale już producent właśnie to podkreśla, że tym mówi, że bardziej się opłaca te nowości robić, że one się dobrze sprzedają i tu po prostu biznes się kręci, a w tym przypadku mniej. No, myślę, że to nie do końca jest tak, że ktoś, kto ma tego typu markę w swoich rękach, to tutaj biznes jest tak istotny. Wystarczy spojrzeć na rynek wydawniczy, gdzie każdy wydawca zawsze mówił, że jedna książka ciągnie drugą książkę, jakaś, o której się nie spodziewaliśmy, zarabia dobrze, a ta, co miała być pewniakiem, nie bardzo. Ale też czasy się zmieniają, biznes się zmienia. Myślę, że tego typu funkcjonujących biznesów będzie coraz mniej. Rzeczywiście już będzie tylko taki żelazny rygor, że powiedzmy firma musi zarobić na jakimś produkcie 200%, jak zarabia 100, to już jest mało. Tak, czy powiedzmy jakiś tam ten algorytm, ta liczba jest, ja jej nie znam, może ktoś, kto się interesuje ekonomią, może mi powiedzieć na ten temat, to jak to działa, jaka jest tam ta suma, ile ty procent tego zysku musi być, żeby to się opłaciło, bo wiadomo, potem jeszcze jest dystrybucja, ceny hurtowe, ceny detaliczne i tak dalej, rozliczanie, no to jest zabawa, jest o czym myśleć, więc ja mam wrażenie, że perfumy powstają tak, dostaję, kupuję próbki, czasem od was dostaję flakony i wącham te nowości, nawet z ostatnich 5 lat na przykład i one ewidentnie wszystkie są ładne od pierwszego powąchania, ale nie wiem, czy będę za nimi tęskniła. Gdybym nawet zużyła cały flakon, idę dalej i czasem wy mi wysyłacie jakąś paczkę swoich ulubionych perfum. I ja widzę właśnie po tym, że coraz rzadziej wracacie do swoich perfum. Nie mówię, że nie ma na rynku perfum, do których się wraca, ale jest ich niewiele, w mojej opinii. No nie wiem, do C, do Euforii, mówiłam w ostatnim filmie o tym, ile mam flakonów C i Euforii, do tych perfum ludzie wracają i kupują może kolejny flakonik, ale jeżeli macie jakąś taką półeczkę z perfumami i nawet macie kilkanaście, to do ilu z tych perfum wrócicie? No właśnie, moim zdaniem to jest, jeśli chodzi o procentowy wyznacznik, to może jeden z flakoników na te kilkanaście flakonów tam. Czyli mniej niż 10%, tak myślę. A może to ciągle jest duża liczba? Nie wiem. Co o tym sądzicie? Czy potwierdzacie moją tezę, że mainstream pójdzie w tą stronę, jak Yves Rocher, jak Avon, który powiedzmy ma perfumy przez 2, 3, 4, 5, 6 lat? I ile ten okres wynosi?
5-8 lat, dla perfum 20 lat to wcale nie jest tak dużo. No i oczywiście jeszcze jest głos z internetu, widzę, że żeby mówić, że a perfumy, nie wiem, X, które są powiedzmy od lat 90, a też są stare, to już nie wolno nosić. Także myślę, że tu już jest taka gra trochę z nami prowadzona, żeby nas zawstydzać. To zawsze jest taki pierwszy krok do tego, żeby wymusić na nas jakąś zmianę. Jesteśmy zawstydzani, a używacie czegoś starego, no, nieładnego. No, to jest taki, moim zdaniem, nie wiem, perfumy powinny dawać radość, no jak się komuś podobają takie, jak i inne. Jedyne, co mi osobiście przeszkadzało, to też moim zdaniem nie do końca jest istotne dla was, wy i tak możecie kupować co chcecie, to jeśli perfumy po prostu rzeczywiście są, jest jeden i ten sam zapach wszędzie, ale to jest moje zdanie, no. Często słyszę, że ludzie też zgadzają się ze mną, ale może akurat tu, w tej społeczności się z tym zgadzamy. Ale nie jest powiedziane, że to jest obowiązująca teza, sądząc po tym, jak właśnie sprzedają się te same perfumy, nie wiem, wymienione na przykład wcześniej produkty. To było na tyle moich rozważań. Jeśli macie podobne przemyślenia albo przeciwnie, zupełnie inne, to bardzo jestem ciekawa waszego zdania. Zapraszam was do dyskusji. Chętnie sobie o tym poczytam, podyskutuję. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.